Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zrobimy misję. Ten się nada. Musimy nowych rekrutów znaleźć. Tutaj mamy już jednego gościa, musimy z nim iść. Mamy iść razem szukać rekrutów do straży. Tylko że mieliśmy iść do Gerstanda wieczorem. Teraz to by nie miało sensu. Za mało ludzi jest w karczmie o tej porze. Dobra, czyli idziemy do wieczora, to mi kurwa macha tym mieczem. Idziemy się przespać, tym razem zostaw suba od razu. Łapkę w górę, komentarz. My śpimy do wieczora. Dobra, gdzie ty teraz będziesz czekał? Tutaj chyba. Ej, ty. Mamy iść razem szukać rekrutów do straży. To co, ja prowadzę? Pod karczmą omówimy szczegóły. Jak chcesz. Chodźmy. Dobra, niech ci będzie, idziemy. Nie ma szans. Jak, którędy? Słyszę o tym po raz pierwszy. Niczego jej już nie powiem. Panie, czekaj pan na mnie. Gdzie ty tak lecisz? Jak to znosisz? Naprawdę sądzisz? Sobie to zapiszmy może lepiej. Kto to opowiada takie rzeczy? To przecież nic nowego. Dobra, jesteśmy. Oktaw mi mówił, że powinniśmy uzgodnić, jak będziemy opowiadać ludziom o straży. Masz jakieś pomysły? To chyba mówimy jak jest, co? Nieogrzecznie mówimy, tylko pozytywny. Krytykujemy. Nie no, mówimy jak jest. Mówmy jak jest. I o dobrych, i o złych stronach. Rozwiązanie Oktawa. Zgadzam się z tym. Tak będziemy brzmieć najwiarygodniej. Czyli co? Narzekamy na żołd i niektóre obowiązki, a chwalimy sprzęt, dach nad głową i tak dalej. Tak będzie najlepiej. Chociaż jeśli rozminiemy się w detalach, to nic złego się nie stanie. Ludzie będą wiedzieć, że każdy strażnik ma prawo do swojej opinii. Popatrz, o tym nie pomyślałem. Dobra, to nie omawiajmy samych szczegółów. No, to do roboty. Nie ma co tutaj sterczeć i marznąć. Siadamy gdzieś razem, czy się rozdzielamy? Rozdzielmy się. Zagadamy dzięki temu więcej ludzi. Jasne. Do powodzenia. Ja i tak wiem, że ja będę musiał gadać ze wszystkimi. Dobra, ty jesteś jako pierwszy, chodź tu. Hej! Jak tam praca? Praca? Jaka praca? Tak zapytałem, bo mam coś naprawdę ciekawego do zaoferowania. Pewnie ciekawszego niż to, czym się zajmujesz. A kto ci powiedział, że czymś się zajmuję? Czy ja ci wyglądam na jakiegoś robola? I czy w ogóle w moim wieku to normalne, żeby pracować? Cóż, nie jesteś chyba młodszy ode mnie. Być może. Ale życie mi się jeszcze tak nie posypało, żebym musiał iść do pracy. Nie chciałbyś odciążyć rodziców? To powiedział, że są przeciążeni. Dają sobie świetnie radę. Nie potrzebują mojego wsparcia. Ale gdybyś przyniósł coś do domu, to na pewno byliby wdzięczni. Słuchaj, o co ci chodzi? Przyszedłeś tutaj specjalnie po to, żeby mi przeszkadzać? Daruj sobie. To bardzo prymitywna rozrywka. Nie, przyszedłem... Nie interesuje mnie to. Żegnam. Ty hormuz jadzie jeden. Chwila. Jesteś pewien? Tak. Nie zasłużył na coś takiego. Obywatel. Hej. Nie szukasz może zajęcia? Co ty? Ślepy jesteś? Teraz to ja się relaksuję przy piwku. Po co mi inne zajęcie?
Chodziło mi raczej o to, czy ogólnie nie potrzebujesz jakiejś pracy, bo miałbym coś do zaoferowania. Ta, widzę po tobie, co to za robota. Mam kapować na sąsiadów, co? Od razu ci powiem, spadaj, nie będę konfidentem. Nie chodzi mi o kapowanie, chciałem ci zaproponować dołączenie do straży. Co? Ja w straży? A co by mi to dało, czego mi nie da uczciwa praca w polu? No, dajemy mu szczerze. Straż, jak wszystko, ma swoje wady i zalety. Dostajemy niezły sprzęt, dach nad głową. Ludzie w większości cię słuchają, bo jakaby nie była o nas opinia, mundur dalej budzi respekt. Ta, coś o tym wiem. No widzisz. Owszem, zarobki szczególnie na początku nie są zbyt wielkie, ale spokojnie można za nie wyżyć na w miarę ludzkim poziomie. Mógłbym się też przyczepić jedzenia, bo kwatermistrz nieszczególnie kwapi się, żeby zadbać o nasze pełne brzuchy. O, to niedobrze. Chodzić o pustym brzuchu to jak wyjść z karczmy trzeźwym. Coś w tym jest. Ale mamy własnego medyka, który za darmo postawi cię na nogi, jeśli coś ci się stanie. Czasami to naprawdę ratuje skórę. Nie wątpię. Jak tak cię słucham, to służba w straży nie brzmi jakoś strasznie źle. Bo taka nie jest. To co, spróbujesz swoich sił u nas? Wiesz co, teraz za bardzo nie mogę o tym wszystkim słuchać, ale na pewno przemyślę wszystko, co mi powiedziałeś i się do was odezwę. Na razie. Już nie wiem, w co mam... Hej, ty! O, obrońca prawa, wartownik porządku, pewnie obarczony moralnymi wątpliwościami. Słucham? Miałem rację. Ewidentnie coś ci leży na sercu. Czy też umyśle, który według badaczy jest odpowiedzialny za wszelakie uczucia. Wyobrażasz to sobie? Miłość, strach, nienawiść. Wszystko to jest tylko wytworem twojego umysłu, nad którym nie w pełni panujesz. Dlaczego cię to interesuje? Zagadki umysłu są iście fascynujące. Chyba napiszę o tym rozprawę. Ale, cóż cię do mnie sprowadza? Celowe działanie czy zrządzenie losu? O, widzisz, los to również temat warty rozmowy. Jedni wierzą w jego istnienie, inni uważają, że nasze ścieżki kreślą bogowie. Któż ma rację? Nie wiem, zdaje się, że mój kolega mnie woła. Do zobaczenia. Oby, oby. Niezależnie, kto tworzy twoje ścieżki, niech nie będą niebezpieczne. Aha. Ej, ty. Wróciłeś porozmawiać o toczących cię rozterkach? Nie. Nie. Słyszę o tym po raz pierwszy. Obywatel. Chyba jeszcze na górę. A obywatelem, jak pogadam, to coś stanie? Ode mnie tego nie dostał. Co słychać? Męczy mnie ta wojna. Zablokowany handel morski odbija się na wszystkim. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, co kiedyś można było kupić na placu targowym. No to ty mi ciekawych nie powiesz. Pojawią się problemy. Ty mi to samo, czyli obywateli. Nie trzeba gadać z nimi. Obywatel. I co, i to było na tle? Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. Wszyscy mają teraz ciężko. I jak ci poszło? Średnio. Ludzie są bardziej uprzedzeni do straży niż myślałem. A ty jak? Też nie za bardzo. Karczma chyba jednak nie jest najlepszym miejscem na rekrutację. Zdaje się, że czeka nas wykład od Oktawa. Chodźmy. Lepiej mieć go za sobą. Czekaj na mnie. Podobno służba w straży nie jest może idealna, ale ma parę zalet. To prawda? Prawda. Czasami brakuje mi porządnych domowych posiłków. Muszę liczyć każdą monetę, bo nie płacą na tyle, żeby na wszystko było mnie stać. Obstawiam, że jak dorobię się wyższego stopnia, to część wad zniknie. To naprawdę dobra motywacja, żeby się starać.
To co mówicie brzmi całkiem ciekawie. Teraz przynajmniej mam szerszy ogląd, jak to tam u was wygląda. Najchętniej jednak sprawdziłbym jeszcze jedną rzecz. Powiedz tylko, o co chodzi. Orkowie stanowią coraz większe zagrożenie dla wyspy. Kiedy tu trafią, nie chcę polegać tylko na straży. Więc jeżeli miałbym do was dołączyć, to chciałbym wiedzieć, jak dobrze mnie wyszkolicie. Jak chcesz to sprawdzić? Od dłuższego czasu pole mojego ojca jest zajęte przez rodzinę polnych bestii. Moglibyście pokazać, co potraficie, pomagając mi w pozbyciu się ich. Tylko nas zaprowadź na miejsce. Zajmiemy się resztą. I o to chodzi! Jasne, chodźcie za mną! Kurde, skoro jesteście tak pomocni, to może faktycznie warto do was dołączyć. Potem będę się nad tym zastanawiał. Idziemy! Dobra, to idziemy. Czekaj, muszę mieczyk zmienić. Tego nie mogę jeszcze. To jest dwuręczna, to tego nie chcemy. Jednoręczna. A skąd tyle wieśniaków tutaj? Jesteśmy! Już widzę stąd te cholerstwa. Nie jest ich zbyt dużo. Poradzimy sobie. Dobra decyzja. Daj nam chwilę, zaraz będzie po wszystkim. Już miecz i jazda. Ten jest mój. Wszystko muszę sam robić. No, to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie chciał nas wykorzystać, tylko faktycznie chciał zobaczyć, czego się nauczyliśmy po dołączeniu do straży. Zaraz się przekonamy, chodź. No czekaj, aż on muszę pozbierać to wszystko. O, chwasta też bierzemy. Wiadomo. No i to się nazywa profesjonalna robota. Nauczyliście się tego wszystkiego w straży? Zgadza się. Podczas treningów poznaliśmy technikę, a podczas misji nauczyliśmy się ją wykorzystywać w praktyce. Kurde, jakbym tak potrafił, to mógłbym wyręczać ojca w odganianiu tych paskudztw. Dołącz do nas, to nauczysz się i tego, i jeszcze wielu innych rzeczy. Tak, kto wie, może się zdecyduje. Tymczasem, dzięki za pomoc i być może do zobaczenia. Ciekawe, czy się zgrywał, czy mówił poważnie. Nie ma sensu gdybać. Wracajmy do Oktawa. Powiedzmy mu, co udało się nam załatwić. Czyli kilka polnych bestii i tyle. Uwaga, bo idę. Gdzie się ryjesz na mnie? Dobra, idź sobie przodem, idź. Przypominam już teraz, zostawcie subskrypcję w górę oraz komentarz. Mi to bardzo pomaga, was nic nie kosztuje. O, ryby tu można łowić. Ty się chciałeś, czy co? Halo? Zadanie wykonane. Porozmawialiśmy z kilkoma ludźmi w karczmie.
Niestety większość albo nie była zainteresowana, albo się nie nadawała na służbę. A ten to co? Opowiadaliście ustaloną wersję? Zgadza się. Bardzo dobrze. Musimy pokazywać ludziom, że znamy się na fachu. Nie możemy sobie pozwolić na rozbieżności w relacjach. Kogokolwiek przekonaliście, żeby się do nas zgłosił? Pomogliśmy takiemu jednemu w pozbyciu się polnych bestii z jego pola. Po wszystkim stwierdził, że może sprawdzi, co straż ma do zaoferowania. Przynajmniej tyle, bo domyślam się, że nic więcej nie mogliście zdziałać. Dobrze, pora na zapłatę. Obaj dostaniecie tyle samo i nawet nie próbujcie negocjować więcej. Ogólnie to dobra robota. Wiadomo, mogło być lepiej, ale straż obecnie nie ma lekko. Także się nie przejmujcie. 195, serio? Odmaszerować! Ej, ty! Szukasz kłopotów? Tak. No to je znalazłeś. Tutaj się nie walczy. Poszło nam całkiem nieźle, abyśmy dostali więcej takich zadań. Pożyjemy, zobaczymy. Jestem tylko ciekaw, kiedy każą nam sobie radzić. Dobrze, z prawdziwymi zagrożeniami. Dobrze, że przynajmniej masz jakieś złoto. Twoja broń może mi się przydać. Nie, wszystko ukradł. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku i widzimy się już w kolejnych filmach.